Siemano widzowie, w nowym odcinku u mnie na kanale. Jest z nami oczywiście Mati, główny budowlaniec, inspektor budowlany tutaj oczywiście naszej firmy. Cześć. No i dzisiaj oczywiście jest kontynuacja tego ostatniego odcinka, gdyż iż ponieważ tamten odcinek trwał po prostu by za długo i to tak mocno za długo. O! Już mogę? Dobra. Nie to, chłopie, ja chcę to drugie. Czekaj, jak ja mam te... O, myślałem, że ja będę mógł to robić. Zaraz będziesz mógł robić, tylko ja chcę właśnie sobie chociaż dla widzów trochę przygrać tego. No, co jest? Dawaj mnie podnieść na tej płycie. Dobra. O, dobra, teraz mogę. Dawaj. Tutaj wiesz co? Później zrobimy cięcie i ja mam pomysł, zrobimy miniaturkę taką. Miniaturkę. No, ale to na tej ostatniej już płycie się walnie. To jest dobre. No i szybko na dach się przenoszę. Czekaj, bo nie to kliknąłem. Dobra. No jo. To nie ma na przykład drugiej kamery. Jest takie coś z tego, co widzę. Dobra, tym się lepiej steruje, bo ja miałem ustawienie jakieś nie wiadomo jakie wcześniej. Tutaj wgrane. Złapię to. Dobra, jednak muszę grać z tej perspektywy, bo tak to praktycznie nie widzę, gdzie mam to łapać. Dobra, lecimy w to. Do góry. I znowu ogień. Widzowie, no chałupa będzie jak ta lala tutaj stała na pewno. Nie walnę? Coś jeszcze my będziemy musieli przywieźć, czy nie? Nie mam pojęcia, zobacz w zadaniu. Zlecenia. Dobra. Aha, jeszcze trzeba będzie schody wylać z betonu. No, no to... Jeszcze trzeba będzie kolejny beton wylać, czyli zabraknie, nie wiem, czy nie zabraknie nam betonu. Czyli dobrze, to kupiliśmy. Teoretycznie możesz podjechać i dopełnić ta maksa. Nie, przecież my mamy prawie 3/4 tutaj. A, dobra. Dobra, jak tak, to będzie git. Ja bym beton lał, to ty sobie dobra. Wkładaj to. Tak, a to ty już możesz lać, tak? Nie, jeszcze nie. A. A i trzeba będzie jeszcze usunąć jakiś poziom próchniczy, dostarczyć no to, piasek i, i dostarczyć bruk. Poziom próchniczy to my oddaliśmy ładowarkę, wiesz o tym. No to jeszcze raz, no to się wypożyczy spychacz może lepiej, czy nie? No i chyba spychacz to będzie najbardziej rozsądna opcja dla nas. No i trzeba będzie przywieźć piasek i trzeba będzie przywieźć żwir. No teoretycznie, wiesz co, jakbyśmy tej ziemi nabrali, ty sprzedawałeś tą ziemię, sprzedawałeś wtedy, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, ponad 3000 za całą wywrotkę. Dobra, no to tutaj tak czy jak będzie trzeba tym dużym pojechać, będzie szybciej. Dobra widzowie, robimy szybkie cięcie, bo trzeba tutaj miniaturę walnąć. Dobra widzowie, miniatura zrobiona, rób skok życia na filmie jeszcze. Gdzie? Którą A, gdziekolwiek. Czy cię, czekaj, może wezmę cię wyżej trochę. Albo ja bym dobra, chciał na tym pobyć. Weźmie wyżej jak się da. Ale ja chciałem na tym pobyć też, żebyś tak zrobił, ale to no jest to jeszcze jeden element, dobra. To zaraz pobędziesz, bo... Dobra. No to już nie wygląda tak dobrze, wygląda jakby się zaraz spaść. O, i dobra, skacz. No, już nie da się wyżej. Skacz. Zapłotasz, dobra. Czekaj, to odstawię tutaj. Ja sobie jeszcze polecę tak na tym dźwigu zaraz. Tak. Dobra, dawaj, steruj tym. A ja będę gotowy już, tutaj przygotowany. Nie wiem widzowie jak to będzie wyglądało, także zaraz sobie zobaczymy. Dobra, dźwig jest już gdzieś mniej więcej nade mną. Oczywiście BHP jest zachowywane. Bezpieczeństwo hamuje pracę, jak to mówią. Majtasz tym, dobra. Ty, ale fajnie, to nawet jak się tak buja, to fajnie wygląda. Ty, ale ja... Dobra, doskoczę stąd do budynku? O kurde. Dobra, jednak lipa. Jednak do budynku nie doskoczę. Dobra, mam 54%, bo zapomniałem wam widzowie ogólnie na starcie odcinka tego powiedzieć. Została nam ta płyta i musimy oczyścić obszar budowy. To sobie rozkładaliśmy ogólnie do miniaturki. Musisz także... odjechać betoniarką. No już właśnie odjeżdżam, czekaj, to już się do góry dobra, wzięło. Dobra, już. To dobra. Wysiada, już. Dobra, wylej ja sufit, to trzeba się... Ja robię betoniarką. Dobra, rób. Ale ja się znowu zbagowałem w tym. W maszynie. O, no nie, jedziesz ze mną. O, dobra, udało się. Dobra, wybetonuj tutaj schody, wylej schody. No dobra, czyli to na schody tak naprawdę trzeba teraz wszystko dawać.
A bo to widzisz, bo to jest bardzo wysoki budynek. Ja nie wiem, czy my dostaniemy idealnie o tym. O, musisz sobie jakoś podjechać. Ten dźwig to ja bym złożył. No to drewno mi przeszkadza. No. Poczekaj, ja to... Dźwigu nie składaj. Nie no, ja go złożę w sensie takim, żeby tutaj nie latał, no nie? O, będzie no wprost. O to mi chodziło. O, to drewno ci przeszkadza? No ale to poczekaj, już... No możesz... Dobra, no przeszkadza ja... trochę. Teoretycznie mógłbym ci to zabrać. To już teraz nie zabieraj, bo... Dobra, teraz to już bez sensu dobra, to zabier- zabierz. Dobra. Bo tu podjadę sobie tak ten idealnie. Dobra. To ci zabiorę, zabiorę ci to drewno. No dawaj, dawaj, wiesz, dawaj, dawaj, się dawaj. Mogę z drugiej strony budynku podjechać. No teoretycznie tak. No dobra, to już nieważne, już bierz to. I gdzie ci to naładować? Na ciężarówkę? No nie wiem, gdziekolwiek, obok nawet połóż tutaj. Dam tutaj, tu już nie będzie przeszkadzać, no nie? Mhm. Dobra, tylko w drewo nie walnij, no szkóry debela. Dobra, to sobie składamy i teraz lejemy, widzowie, betonix razem z cementiksem po prostu na schody. Od środka już powiem ci, ładnie to wygląda. A te, co wcześniej wylewaliśmy, już można nimi wchodzić? Można, ale tutaj jest na górze zabetonowane, także nie wejdę. Dobra, wejdę sobie, widzowie, tędy. I będziemy nadzorować tą budowę. No bo to się tak rozkładało, zapomniałem już. Tutaj lejesz od razu. A bo są schody i sufit, dobra, bo ja to źle przeczytałem. Czekaj, bo ja muszę... O. Co? No dobra, leci. Musiałem włączyć jedną rzecz. Dobra. No i widzowie, tak to właśnie w firmie jest. Ja sobie mogę oszli się napić. Oprzeć się. Dali ci pieniądze za reklamę, że mówisz? A, za oszli nie, niestety. Pisała do mnie przedstawicielka oszli, będą jednak płacić od jutra. Właśnie dostałem SMS-a. Mhm. Fajnie było, jakby mieć oszli za sponsora. W ogóle jakby mieć, nie wiem, cokolwiek fajnego takiego za sponsora kanału, wiesz, z jakiegoś takiego jedzenia albo picia na przykład. Tu do boku jeszcze. No wiem, wiem. Dobra, będzie, wydłużaj to. No już, 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 już. Tyra, wydłużamy, widzowie, i lecimy dalej. Czekaj. Dobra. Login, natłoki. No tam może to się jakoś rozprowadzi, bo tam jest troszeczkę niedociągnięcie, ale bo środkiem jeszcze najwyżej polecisz. Leć cały czas w tej samej linii, to i schody od razu sobie wylejemy. No już się nie da. Co się nie da? No nie mogę dalej tym. Czego? Tak jakby. A dlaczego? No, nie mogę dalej pójść, no nie wiem. Aha, czyli tu musisz się ustawić to znowu inaczej, nie, najpewniej. Masz, bo ja wiem, co mi blokuje. No. Już dobra, już dobra, schody już chyba wylewasz. Jak wejdę pod beton, co się stanie? A, będzie leciał na mnie, elegancko. Ciekawe jak dach tutaj, to trzeba będzie jeszcze coś na pewno przywieźć, na przykład jak... Oj, za daleko lejesz, dobra. Dachówki do mamy. Znaczy do dachówki to wiem, no nie? No, ale mi chodzi, żeby jakiś ten, jak ten stelaż będzie się robić, to wiesz, krokwie i tak dalej. Dobra, wylej to wszystko na schody. O tutaj, o. To czy najpierw dach robisz? Znaczy dach, sufit tak naprawdę. Jest tak ładnie zrobione to wszystko, jeżeli chodzi o samo wykonanie tej gry, że to po prostu jest coś pięknego. Fizyka tego kopania, fizyka wylewania betonu, no jest to coś po prostu cudownego. No lej. Nawet możesz dać, dobra, schody stuwa. No i dobra, czy raz to od razu zginęło? Mogę już sobie wchodzić i schodzić? A na przykład jakbym chciał tymi schodami, tak, to już wszystko można sobie teraz robić elegancko. Jak już wylewka ogarnięta. 96% starczy nam tego betonu. Tak. Dobra, stuwa. Twój poziom gracza zwiększa się, otrzymujesz nowe punkty umiejętności. No, ja też już mam czwarty, a podejrzewam, że jak skończymy, to będę miał piąty. Aha, pomyśl, że ja mam szósty. No wiem. Paleta cegieł, paleta drewniana, dostarcz materiały Ja to biorę dźwigiem. Dźwigiem to rób po prostu. Paleta... Pario za... Co? Paroizolacji. A, to jest tutaj. Ty, no to jak ty będziesz robił to dźwigiem, no to ja od razu będę robił chyba ciężarówką, będzie szybciej trochę. Dostaniesz tam? Podjadę. A nie, dostaniesz ciężarówkę.
A, bo to tam na górę, dobra, to ja muszę i tak się jak, nie, jakoś... dostaniesz. ...się dobrze ustawić tutaj. To na przykład do co niektórych elementów nie dostaniesz, tu jest na przykład jakaś folia, czy co to jest, nie wiem. Jakieś coś zawinięte, to później będzie trzeba zobaczyć. Dobra. Tu jeszcze są drzewka, widzowie, ale te drzewka to najprawdopodobniej one są potrzebne do już końcowego etapu działania, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra. Czekaj, to co ty wziąłeś? Dobra, ja wezmę po prostu paleta. A gdzie są palety z cegłami? Już stoi tu. Aha. To jest dachówka. No wiem właśnie. Tam masz drewno koło siebie, nie wiem czy one nie... One zniknęły? A co jak w domu gdzieś zostały w środku? Ja pierdzielę, nie mów. Ja z dołu domu na pewno wszystko powyciągałem, to jest pewniak, ale z góry... No nic nie zostało, niemożliwe. Czyli trzeba jechać cegły kupić. No ale my je kupowaliśmy, my wszystkiego dobrze kupowaliśmy, tyle ile trzeba. No dobra, ale nie ma tego, no to jak my to załadujemy? No nie wiem w sumie. No ja jadę po cegły w takim razie, bo jak tego nie ma, nie widać, no to... Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Tutaj tak samo tego nie ma. No nie wiem, to może gdzieś jest jakoś... No... Nie mam bladego pojęcia, co to się widzowie ogólnie stało, że tego nie ma, ale jak nie ma, no to musimy tak czy siak podjechać i... I to przywieźć, bo wszystko jest. Drewniane paleta z drewnem, drewniane belki, wszystko jest, tak? Mhm. Dobra. Tylko cegieł nie ma. Dobra, to ja jadę. A ty już to ustawiaj dalej. Muszę zrobić nawrotkę. Ogólnie można było to ściągnąć, ale jak tam nic więcej nie będzie już do kupowania, no to chyba nie będziemy się bawić w ściąganie tego wszystkiego. Ogólnie ten odcinek, widzowie, chcę wam puścić troszeczkę inaczej, bo puszczę wam najprawdopodobniej we wtorek go. Czekajcie, bo muszę zobaczyć na mapę. Aha, źle pojechałem, dobra. Czyli tam, dobra, w tamtą stronę, widzowie. Czekajcie, bo sobie tak cofnę na środku drogi. No ale żeby nie tracić czasu, to już sobie akurat tak to ogarnę, żeby było wyśmienicie i pięknie. No i znowu ruszamy w przebój. A ja się nie mogę doczekać tego kolejnego odcinka, jak będziemy już sobie coś kupować i te punkty wydawać rozwoju na coś. Żeby gdzie zrobić takie... No to co dostaliśmy, te punkty, co możesz zainwestować w coś, jak poziom masz, no nie? A to ty tego nie wydałeś? No parę wydałem, no ale czekam do odcinka kolejnego, żeby to, wiesz, pokazać widzom. A co? O kurde, bokiem, widzowie! Nie wiem, bo ja na przykład już, bo ja na przykład cały czas jak dostaję jakiś ten, tak? To cały czas to wydaję. Ja ciekawe, czy tam na przykład ciężarówka zgaśnie, jak się paliwo skończy, bo jest mało. Może ja podjadę na stację zatankować się od razu? Chodź. Bo to jest nasza w sumie. Dobra. Oczywiście za każdym razem, widzowie, zajeżdżamy sobie bokiem. Dobra, czekaj. Czyli 1000 zł tak naprawdę wydamy więcej przez te cegły. Super. No i dobra, widzowie, jesteśmy prawie na miejscu tutaj w Lewite. Skręcamy te oczywiście cegiełki ogarnięte. Czekaj, bo ja tu znowu bokiem wlatuję w te wszystkie zakręty. Będę musiał jeszcze czekać, bo coś chcę ci powiedzieć. A. Dźwigiem to rozładuj, bo wyżej sobie dasz, to ja nie będę musiał już tego rozkładać tak naprawdę. Jak ty wlazłeś na tego, na to oświetlenie? Nie wiem, jak ty żeś tam wlazł. Dobra, wypadł do roboty, a nie się opierdzielasz, bo ty ze z góry skoczyłeś pewnie. No, ale ja nie wiem nawet z którego miejsca tam doskoczyłem. Próbowałem jeszcze dwa razy i dopiero za trzecim mi się udało. Ja cię chyca, ja się zbagowałem. O, dobra, wywaliło mnie tutaj po tym zbagowaniu. Delikatnym. To nie ma roboty dla mnie jak na razie. Jak ty to rozładujesz, ja nie będę tej ciężaru... No to jedź po wir albo jedź po piasek. A ile tego piachu będzie trzeba? No właśnie nie wiem, chyba najlepiej tą mniejszą pojeść, bo to nie będzie trzeba go aż tak dużo. No tylko pytanie ile, to może na to załaduję po prostu, bo no tam najwyżej co... się go sprzeda. Najwyżej się go sprzeda, no nie? Czekaj, czyli ja muszę robić aż kursa do żwirowni tak naprawdę. Dobra, 338 kosztuje szybka podróż, a ja, widzowie, no, pojedziemy... Nie szybko podróżą, bo mamy dużo czasu, jak no ja... No właśnie. No tu jest trochę lipa, bo ja wziąłem ten pojazd, a...
A on się rozpędza chyba do 50 parę, no nie? No. Kurde, lipa, widzowie, jeszcze nie tak pojechałem, bo tu jest to górny przejazd. Ja cię chyca. Musimy nad tą rzeką wielką przejechać, dopiero tamtą stroną sobie będziemy mogli jechać. Bo tutaj nie ma na przykład dwóch wirowni, jedna tylko jest. Jest chyba gdzieś druga, ale to po drugiej stronie mapy. W ogóle wszystkiego masz po dwa, tylko po drugiej stronie mapy są. A, dobra, no to w takim razie połóż cegły. Wirownia też jest druga. No to ty możesz kłaść już cegły. Idę kłaść. No idę kłaść. Ciekawe, jak kosztownie będzie wychodził piasek. Wydaje mi się, że taniej niż wir. Ja tu mam jeszcze trochę ziemi, to akurat ziemię się sprzeda jeszcze, to co jest naładowane. 8082. Odpakuj materiały budowlane teraz musisz zrobić. Jak zaraz mi pokażę, że piasek jest już szybko potrzebny, to nie będę jechał, no te 50 godzin trochę daleko jest. No nie, no on nie jest szybko potrzebny. Ale będzie nam piasek potrzebny i co jeszcze? No i żwir. To co brać pierwsze? No piasek będzie pierwszy potrzebny. Aha, dobra, to tam dostarczaj to wszystko. To dachówki. No wiem, teraz nie mogę nawet wyskoczyć z domu, bo już dach się położył tak jakby. Dobra, jadę na czerwonym od razu mówię. A ciekawe, czy te ceny paliw na przykład się ten zmieniają tutaj, czy chyba, się nie zmieniają? Chyba nie, ale nie wiem. Szkoda, że przez okno nie może to wyskoczyć. W ogóle to dobrze mi zaznaczyło, tu miało być zaznaczone. Szybka podróż. Mamy paletę dachówek za mało, czy będzie jeszcze jedno? Były dwie przecież. No właśnie, ale nie ma drugiej. Widzowie, coś tam się po prostu tutaj pobagowało. Mi się zdaje, że to one są gdzieś porozrzucane. Wtedy co wiesz się co się działo? Co ta ciężarówka tak latała na boki i w każdą stronę i ona najprawdopodobniej to wszystko porozrzucała. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale się długo jedzie, kurde, ale się długo jedzie. Ej, czaisz, że trochę przejechałem i z 300 paru zrobiło się za 80 tylko? No, zauważyłem właśnie. Tak, bo jestem upośledzony. Zamiast kliknąć tam, to mi się zaznaczyła jakaś stacja. I na stację mi wywaliło to ciężarówko. Super. Ale to miałeś tak blisko, to czemu nie pojechałeś? I tak jeszcze trzeba chwilę poczekać, zanim będzie to potrzebne. Dobra tam. Ale 50 to się wolno jedzie strasznie. Strasznie się to rozciąga w czasie. Ja na razie jadę po tą jedną paletę dachówek. To jedź. Ze żwirem przy... czy z piaskiem? Ty mówiłeś, że piasek pierwszy, tak? Piasek pierwszy. Dobra, to akurat ziemię sobie tutaj wysypię, to co było tam ile dostaniemy? Całe nic, no ale i tak no, jak będziemy mieli ziemię, to coś czuję, że piasku nie będzie się dało nasypać. Dobra, wyczyszczone, materiały sypkie i tak dalej. Teraz podjeżdżamy, widzowie, sobie pod... ile zarobiłeś ziemię? No nic tam nie pokazało jak na razie. Chyba to jest w ogóle w dobrym miejscu, to ten? No. A co pisało na tym, jak rozładowywałeś? Materiały sypkie można rozładować tylko na placach budowy. Lub żwirowni. A ty w złym miejscu musiałeś rozładować, bo to bo wyskoczył jakiś komunikat. Tak? No tak. A. To nieźle. Nawet ziemi nie umieć wysypać w żwirowni, to... No jak nie umiem ziemi wysypać? No po prostu wysypałem no w tym miejscu, co zawsze wysypujemy. W tym miejscu, co zawsze, czyli? No tutaj, no na żwirowni. Ale gdzie? Tam masz kilka sypów. No wiem, że tam jest kilka sypów, no w tym, co zawsze wywalamy. O, tak ci wytłumaczę. Nie wiem, jak ci to powiedzieć, no po prostu tu, gdzie zawsze, tu wysypałem. Czaisz bazę, czy nie czaisz? To my już 76% mamy tego, zrobionego tego. No tak. To ten piach będzie pewnie potrzebny na jakiś, nie wiem, ogródek czy coś takiego może. Albo jakąś kostkę będzie trzeba układać, nie wiem. No tak, przecież tu jest kostka. No. Dobra, jedziemy, widzowie, zaraz można było koguty tutaj włączyć, to by fajnie to wyglądało, wiecie? Światła. Idzie, ach, na kogutach teraz to jest co innego. O, jeden tylko jest. Ogólnie takie samochody. Jak ten mój, one nie są raczej dopuszczone do ruchu. One czemu? Mogą tylko na budowie jeździć. Ale czemu? No bo to nie jest samochód, który może jeździć po ulicach. Tak mi się wydaje.
Ej, ciężarówka mi się kręci, nie mogę nic zrobić. A, cię kręca, znowu się chyba zaczynają problemy, to po prostu chwilę jak pograsz, to się zaczynają widzowie jakieś problemy w tej grze. A co jest, tak szybko się zaczyna robić, że nie wiem co się dzieje, muszę ją zresetować. To w ogóle inną drogą mnie prowadzi teraz do ciebie. Będę jechał tą, co pokazuję. Pamiętasz w ogóle, jak zaczynaliśmy budowę tego domu, ile mieliśmy hajsu, czy trzeba na odcinku będzie sprawdzać po tej podbudowie drogi? Mi się wydaje, że tyle samo, co mamy teraz. 640? No, możliwe. No to tak jak na razie to jeszcze nie jesteśmy widzowie do przodu. No ale za sam piach ja nie zobaczyłem ile. Ja mam pieniądze na swoim koncie jeszcze. No, ale wiesz co, ile za piach nam odliczyło? Powiem ci, że ja nie zwróciłem uwagi. No właśnie, wydaje 10 tysięcy chyba. A, 10 tysięcy, to to nie jest tak dużo jeszcze widzowie. Jeżeli chodzi o tą dyszkę. Trochę się zeszło z tym jechaniem, ale już jesteśmy. Maty już dojechał z dachówką, jedna 2200 aż kosztowała, no dosyć powiem wam, że sporo. Paliwo, tak jak mówiłem wcześniej, to tam drobiazgi, tak naprawdę zobaczymy ile zapłacimy za wypożyczenie tych wszystkich maszyn. No ja co tak lecę 50 na godzinę, ale inną drogą też mnie poprowadziło, jak widzicie, niż wcześniej. Bo wcześniej jechaliśmy tamtą, tą po drugiej stronie rzeki, a teraz nas poprowadziło w ogóle tą drogą po drugiej stronie znowu rzeki. Dobra, zajeżdżamy sobie widzowie tutaj. O, dostarcz materiały budowlane, oczyść. Dobra, żrawia musisz już złożyć. Tu się boję, nie chcę w zakręty jakoś mocno wchodzić, bo ten piasek tak naprawdę on się chyba przesypuje czasami. I szkoda jest tracić go. O kurde! Skasowałem znak. Ej, nie działa mi to, żeby w tego żurawia wejść tak jakby. Czego? O, dobra. Poszedł? Dobra. 7600, usuń poziom próchnicy, musisz wypożyczać maszynę. No, spychacza wziąć, ten tak? Poziom próchnicy to będzie gdzie? No weź spychacza. Tylko wiesz co, a może jest coś jeszcze fajniejszego, zobaczymy. Wejdę do sklepu, do próchnicy. Ty już wziąłeś? No nie wziąłem, weź ty. Ładowarka to się nam nie opłaca do tego, także tutaj trzeba wziąć tego kata po prostu dużego, żeby to zepchnąć, będzie najlepiej. A w zadaniu co w ogóle pokazuję? Tu jakie wiertła są. Nam by się przydała taka ciężarówka do transportu, nie wiem, w kolejnym odcinku idziemy na zakupy widzowie dosyć duże, ale co będziemy kupować to nikt tego nie wie. Dobra, wezmę tego, a kat kosztuje, o ten jest tańszy, tego mniejszego wezmę. Szybko podróż od razu. Nie no tak, no, tym zanim ja dojadę, to wiesz, to zejdzie trochę czasu. Jednak takie coś nawet, nie wiem, 10 na godzinę to w ogóle pojedzie? Chyba nie. Normalnie, profesjonalnie... 10 by chyba pojechało. Normalnie, profesjonalnie powinniśmy zrobić, że mamy lawetę i sobie to wszystko przewozimy. No ale nie mamy lawety, taka jest różnica. No. Ale to fajne jest, od case'a. No bo to jest mniejsze, no. A to taki obszar nieduży. No, na gąsienicy to już by cię chyba wciągnęła ta gąsienica. Ja nie stoję na gąsienicy, patrz. Ja stoję na niczym w sumie. Dobra, zaczynamy. Kurde, się nie mogę przyzwyczaić. Zaczynamy robotę. Tylko nie wiem, czy my to usuniemy o taką, bo nie wiem, czy tej ładowarki nie trzeba było. No dobra, dawaj. Jedź. O, dobra. No i co, nie usuniemy? tu dalej już nie. Dalej wiem, że nie. Tutaj po prostu na tej żółtej linii musisz. No wiem, tylko muszę, bo tu jest zawsze, ja zapominam to sterowanie, jak się gra w farminga. Dobra, stuwa. To powiem, że takie wynajęcia, na przykład dużo zapłacimy, jak od razu go oddamy, bo tutaj chyba już nic nie będzie z nie tych możesz maszyn. Nie możesz go oddać bez pierwszego, tak jakby zapłacenia za wynajem. Ale ja zapłaciłem ileś tam. No nie zapłaciłeś. Dobra, piasek działaj, jeszcze. Działaj z piaskiem. Rozprowadź, to on się może przydać nawet, jak trzeba rozprowadzić piach. Tu zajedziesz tą luką? Zobaczę. W ogóle betoniarka będzie jeszcze do czegoś potrzebna, ja ją odstawię na razie gdzieś tam bardziej na chodnik. To będzie szybciej. Dobra. Wiesz, że wywaliłeś tutaj piasek? Gdzie? No wywaliłeś tu piasek na ziemię. A jak? No jak tobie się rusza cała ta, cała maszyna ci się rusza.
Jak się rusza? Nie, ty masz naładowanie normalne piasku? Mhm. No co jest? U mnie to się wywaliło normalnie. Jedź, bo to musisz rozprowadzić. A to kazało wszystko, cały wywalić ten piach, czy jak? No wjeżdżaj z pychaczem, co ty... No jadę już. Teraz? No tu jest normalnie piach u mnie. No, muszę to naprostować go. A ty wyjedziesz tamtędy? No i myślałem, że on tak jakoś fajnie tą górkę złapie, ale jednak trzeba to inaczej robić. Dobra, damy sobie po prostu tutaj na dół. No faktycznie tu piach leży. No, no bo wysypał ci się. No ale jak? No właśnie ja nie wiem jak. No i nawet go nie sprzedamy teraz, bo ty za dużo naładowałeś pewnie. Aha, fajnie, że piasek ten zmniejsza się, a nie zwiększa. No nie wiem, czy to nie będzie za mało tego piachu. Tak go spróbuj przesunąć stamtąd aż tu. No zaraz tak właśnie chcę zrobić, bo chyba inaczej tego nie ogarniemy, wiesz? Weź to z boku. Nie, ja wezmę tak na tej wysokości i dam to w bok, żeby to szło na ten, o. Dobra. I co, myślisz, że jest git, czy jeszcze tutaj coś? No, nie wiem, chyba musisz spróbować stamtąd. Chyba, to ja muszę wziąć to z dołu całkiem. Aha, nic to nie dało. Czyli trzeba wziąć to stamtąd. Ja najpewniej. Jestem w maszynie. Problem jest. Jak? O, dobra. No już nieważne. Tylko pytanie, no nie będzie chyba takie proste, żeby go tak osobno przesunąć po prostu do siebie. No ale jakoś... Odjedź ciężarówką. Byśmy mieli ładowarkę teraz, to byśmy tak naprawdę sobie to elegancko przesunęli. No ale to powinieneś dać radę. Tylko wyprostuj ten, żeby ci no się tak, nie tak. Stronę. Bo masz teraz skrzywiony. No, tak. Git chyba mnie... A. Dobra. I od samej ziemi. No tak, 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 tylko że on się z ziemią później miesza i nie wiem, czy my go nie stracimy za dużo, wiesz? No tak, to jest sama ziemia już teraz. Trzeba by było pojechać i trochę dokupić tego piasku, nie ogarniemy tego w ten sposób, bo on się miesza, widzisz? A tą ładowarką, co my mamy, go spróbować przenieść? No to możesz spróbować, weź się tutaj tepnij. Trochę, bo z pychaczem to ja to wszystko wymieszam razem z ziemią i tyle będzie. Już bo to się jeszcze rozjeżdża całkowicie, to trzeba po prostu wziąć tą naszą i spróbować. Mogliśmy to wcześniej pomyśleć o tym, wiesz? Ale tutaj może tego złapiesz trochę i tam no, jakoś narzucisz, żeby nie jechać. Bo ja tu normalnie to wszystko w ziemię się wymieszało. Tak samo tutaj, widzisz, to też ziemia się trochę miesza, ten piach. A brakuje go tak naprawdę tylko, no tylko tutaj. I stąd możesz też trochę zgarnąć, jak ją walniesz. Dobra, rób to ty. Dobra, pokaż. Nie będę brał jakoś dużo, bo boję się, że ten. Dobra, jedziemy o tako na razie. Stąd też spróbuję jakoś to zgarnąć delikatnie. Pytanie, czy tego piachu wystarczy w ogóle, bo tutaj, czekaj, jak ja go wywalę o tako? No, żeby za... Go tu idealnie no, kurde, nie mogę go... 92. Powinno wystarczyć. Powinno. Jeszcze go walnę o stąd z tego przejazdu trochę. Jedna łyżka ci 8% dała, tak? To tutaj na pewno będziesz miał 8%. Ale to nie jest jedna łyżka, to było troszeczkę tylko tego, wiesz? A. Nie chcę go za dużej ilości zbierać za nisko, bo boję się, że ziemię złapię. No, na razie to nic nie złapałeś. No i co, to jest piach, czy? Ziemia.
Kurde, żeśmy nakombinowali. Tylko takie przedłużanie, przedłużanie wszystkiego, bo... Ja nie wiem, jakim cudem to tam się widzowie wysypało nawet. A wiesz, że ja mam taki jeden chyba myk i to taki dosyć mocny nawet. Walnę odtąd, razem z ziemią, o to. I na końcu jest piasek. I zobaczymy, czy to, ta ziemia się zmieni w piasek. No nie, zepsujesz, nie będzie piasku po tym, nie będziesz miał skąd wziąć. Dobrze, mam piach teraz. No i masz ziemię. No i... No nie wiem, nie da się niżej tego wziąć, to jak ja mam to zrobić? No wyjdź na chwilę. Czekaj. No. Podjadę tutaj, pod sam piach. No i masz piach. No dobra, jest to. Ty to wywalasz, dobra, ja już podjadę. Będzie mało, będzie go mało na pewno tego piachu. Ja pierdzielę, weź to, wyrównaj to, to po prostu jest hit. ...96%. Dobra, weź te 4% jeszcze jakoś ogarnij. Spróbuj przejechać przez to, może to się jakoś rozjeździ czy coś. Nie wiem. 94, aha. A wiecie jeszcze raz spychem tutaj na to. Tylko tak ustaw to idealnie, żeby to pod lewą stronę on szedł. Żeby pod lewą stronę szedł, wiesz... ...Wichajster przed nim. Pod lewą stronę? No tak jakbyś... No pokazuję ci rękami, przecież ty nie widzisz. No weź go, ustaw w moją stronę tak jakby, o tu. Czekaj, bo ja muszę sobie najpierw... Jak się kieruje? Nie bierz ziemi, do góry! No poczekaj! Dobra, daj mi, ja to zrobię. Idź do niego, bo... Pa, góra. Tu se robim tak. Widzowie, teoretycznie najprostsze zadanie, a najwięcej problemów. I teraz zrobimy coś takiego. Ja wezmę to w dół. Łapię ten piach, czy nie? Łapię. Ja ci mówię, za mało jest piachu. Nie jest za mało, co ty mówisz? No nie wiem, spróbuj tą ładowarkę jeszcze stamtąd zebrać, ale to... się wydaje, że to raczej nie będzie taki hop-siup. No nie, tutaj nic nie dochodzi nawet, ja cały czas jest 95%. Jest, widzowie, 100% udało się. Ale fart. Dobra. Mówiłem, że się uda. Dobra, już chciałem jechać po piasek, nie wiadomo po co. Oczyść oznaczony... Ty lepiej po żwir ja ci lepiej. Ja oczyszczę obszar budowy, ty możesz jechać po żwir. Nie. Ja to nie będę jechał, bo to 50 na godzinę, wiesz ile to potrwa? Jedziesz po żwir. To ja se tepnę. Jedziesz. Wykop dół na rośliny. No dobra, ja jadę po żwir. Okej. Okay. Ty kop dół na rośliny. Okej. Okay. Nie wiem ile ci zejdzie, ale ja w tamtą stronę ja mówię od razu, że ja się tepam. Nie no, to nie wiem, to tepaj się w tamtą stronę, a ty no. Tam przyjedziesz, tak? 337 to nie jest szkoda, widzowie. Nie będziemy tutaj, wiecie, no 50 na godzinę to nie jest duża prędkość. Nie wiem ile tego żwiru trzeba, tam jest pokazane mniej więcej, czy nie? Nie. Czyli po prostu znowu wziąć taką ciężarówkę 3/4, żeby się nie wysypywało. Nie wiem, kto normalny tutaj ziemię kupuje, przecież to ziemię można ukraść. Od kogoś. Dobra, daję tego żwiru, kurde, źle się trochę ustawiłem, żeby on się nie przysypywał na tą stronę później. A nie, napełnia się. Ja słyszę dźwięk napełniania. Dobra, jadę. 12 koła. Drogi interes, moi drodzy. Dobra, teraz pokazuje mi normalną drogą przynajmniej. Dobra, to jadę tędy. Którędy to jest wyjazd? Okej. A, ty już to wykopałeś? A nie, dobra. Jedno, tak. A, jedno, dobra. No bo to jest, to szybko idzie. No.
Znaczy, ja tutaj na autostradce tej muszę skręcić sobie tędy, żeby pojechać tędy. No dobra, mniej więcej to mam ogarnięte, jak to wygląda. No i dom będziemy mieli, powiem ci, że tutaj robota tego, masz już 45 minut nagrania, wczoraj godzina 20. To już masz ponad 2 godziny budowy. Czekaj, tutaj trzeba jakieś kółko zrobić, jakiś wichajster trzeba zrobić, czekaj, bo tu kurde zaraz się pogubię na tych zjazdach, rozjazdach. I co to będzie? No i dobra, tu się trzymam dobrze. A, teraz pokazało mi jeszcze inaczej. Dobra, jadę tędy, może będzie szybciej. Skoro na początku pokazało mi tą drogę, to chyba ona jest najszybsza. Chociaż teraz znowu mi pokazuje tą, co jechałem wcześniej. Dobra, jadę tędy. Robię sobie kółko i robię tą zjazdówką. Wolniemy na ten pas, widzowie. Jedziemy. Jak tam dół? 72%, dobra. To i te rośliny od razu, zanim ja dojadę dźwigiem, będziesz mógł tak na... Znaczy dźwigiem. Wysięgnikiem będziesz mógł sobie powsadzać w te doły, no nie? No czemu nie dźwigiem? No przecież dźwig jest złożony. Dźwig... Dobra, dobra, zapomniałem. 72% ci się zrobiło nagle 100? No bo tutaj jest jedna łyżka i to jest ten. A, dobra. Bo to no w sumie na rośliny, no to wiadomo. Że to nie jest jakaś duża wartość. 625 tysięcy, 15 jesteśmy do tyłu. Dostarcz materiały budowlane. To mamy sadzenki... Kostek kamiennych też mamy. Tylko musisz ustawić to dobrze. Mhm. A ja sobie będę pyrkał powoli, widzowie. W tamto miejsce. A daleko to... jesteś? No jadę na razie, trochę jeszcze mam. Wow, ze zgórki przy obciążeniu 53 na godzinę! 54! Jocie! 55! No i zwalniam, bo już jestem na prostej. Dobra, musimy pas zmienić, zobaczmy blustereczko i lecimy dalej. Uuu, na rondzie pokusiłbym się, żeby pojechać na rondzie prosto. Ale widzowie, jednak szkoda trochę ryzykować, bo tutaj jest tyle tego materiału za 12 tysięcy aż. To pojedziemy normalnie jak prawdziwy Polak na wakacjach. O! A, chyba dobrze rondo, pokonałem. Widzimy się już bliżej celu. Czyli wtedy widzowie chyba coś źle pojechałem, co mówiłem, że muszę zawrócić, to tędy też by się dało dojechać. Ten pierwszy raz, pamiętacie? Tak mi się wydaje, bo jestem bardzo blisko. Widzę, tutaj po jednej rzeczy dopiero położyłeś. Dobra, jedziemy. Przynajmniej bez szybkiej podróży, no tam wiecie, no 300, a tutaj tak czy siak... Nie wiem, na czym się lepiej wychodzi, że na szybkich podróżach, no czasowo na pewno lepiej się wychodzi, ale... Czy kasą się tak dobrze na tym wychodzi, to powiem wam, że trzeba było się zastanowić, jeżeli chodzi o koszty eksploatacji też samochodów. Dobra, żwiru mam już od groma tutaj, cała jest ta wywrotka. To będziemy mogli sobie to poogarniać. Dobra, to chałupa już, powiem ci, ładnie wygląda. Dobra. Jestem na miejscu. Wejdźmy do środka, dobra. Zobaczmy, widzowie, poddasze, póki Mati tutaj to rozstawia. Fajne jakieś roślinki, to będą drzewka, no nie? I tutaj nie wiem, czy dostaniesz do tego, czy byś musiał się znowu przestawić. A nie, bo to już jest ustawione. Dobra, oczyść obszar. No, tu już rusztowanie jest donikąd. Tu też oknem. Dobra, wejdźmy, zobaczmy w środku etapy budowy, jak to wygląda. Wylecimy sobie tędy. Tędy, aj, ładny daszek, już wszystko ładnie zrobione. Kurde, bela, piękna sprawa. Połóż bruk. No ja pierwszy byłem, także... Jak ja położyłem, a twoje, to masz dopiero animację. Przecież ja skończyłem animację przed tobą. No co ty gadasz, no teraz ja... Teraz ty byłeś. No nie, no teraz, no dobra, 13800 dostałem. Oczyść plac budowy. Dobra, oczyszczamy, widzowie, muszę telefon odebrać. No wejdź, ja już ci psa zamknąłem i bramę otworzyłem, bo ja już kończę nagrywać odcinek. Dobra, możemy dalej działać, tak naprawdę, czyli oczyść plac budowy. A, bo ja jeszcze stałem, dlatego nie oczyściło. Dobra, dobra, dobra. A jeszcze jest ten, buldożer, ty go bierzesz? Jak się tym jeździ? No i ZC i QE. Wyprostuj go sobie, czy ja mam wyjechać? Aha, dobra, już wiem. Aha, dobra, już wiem. A, no ja klikam 8... Pisze mi 8 gaz hamulec. No to klikam 8 i nie jedzie. Jak gaz hamulec 8? Jakie 8? No. Wyjdź stąd, pokaż mi to. Jak 8? 8 jak klikasz, nic się nie dzieje. Klikasz E.
Q sobie równasz, Q i E na raz, jak klikasz, to jedziesz wtedy. Ale mi pisze, że 8 gaz hamulec, no to... To nie wiem, wypadł z tego terenu. A to koniec już? Nie. No jak nie, zlecenie zakończone. Ale ładny ten domek wygląda teraz po tej naszej budowie. Dobra widzowie, jak na koniec każdego odcinka podliczamy sobie... Zlecenie zakończone, jak 89% mamy. No ja już mam zakończone. Aha. Pytanie, mój drogi, po co ten żwir kazałeś kupować? Co ty zrobiłeś? No, wsiadłem do niego i się... Ja pierdzielę, połamał wszystko. To wiesz, jak to wygląda teraz? Dobra, dawaj hajs, finanse, przelew pieniężny. Przelewaj dla mnie, ja przelewam na firmę i zobaczymy, ile będziemy mieli kasy za to. Zlecenie, no nie, tutaj to co... Mam ci oddawać moje pieniądze. A pierdziele, to co się dzieje z tymi ciężarówkami i z tym wszystkim w tej grze czasami, to jest, powiem wam widzowie, że naprawdę, naprawdę tragedia. Ja nie chcę ci moich pieniędzy oddawać. No dawaj to kasę i tam nie gadaj głupot. 157 aż miałeś? No. O kurde, finanse, przelew pieniężny, 157,080, wpłać. Mamy 800 tysięcy na koncie firmowym, jeżeli chodzi o zlecenia na kolejny odcinek albo kampania. O, silos możemy postawić przemysłowy. A nie ma tego? Nie ma. Mało jest ogólnie zleceń. Ej, może ja zacznę to, żeby nam nie zniknęło z tym silosem na kolejny odcinek. No to zacznij. Dobra, przyjmij i to będziemy robić widzowie w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.